Paweł kłaniam się i zapraszam na serwis sportowy w telewizji WTK. To będzie mecz na szczycie. W sobotę liderujący Lech Poznań podejmie na własnym stadionie drugi w tabeli ekstraklasy Śląsk-Wrocław. Musimy znowu nawiązać do tego, co pokazaliśmy z Wisłą Kraków, co będzie na pewno ciężkie, ale, ale, ale chcemy to zrobić. Piłkarze Lecha Poznań mają za sobą intensywny tydzień. Pozytywną rzeczą było pokonanie skryczeń Stochowa i bezproblemowy awans do jednej 16 finału Pucharu Polski. Negatywną pierwsza ligowa porażka w sezonie z Jagielonią w Białymstoku. Znieśliśmy to wszystko bardzo ciężko. E, niespodziewana porażka. E, Wiadomo, że, że, że w sporcie zawsze musisz zakładać, że coś się wydarzy, ale, 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 ale naprawdę to mocno nas dotknęło. Natomiast no, już otrząsnęliśmy się po tym, po tym zimnym prysznicu. Nie jest tajemnicą, że głównym problemem Lecha w starciu z Jagielonią była nieskuteczność. W rozmowach z zawodnikami pojawiło się takie stwierdzenie, że Gdybyśmy te sytuacje mieli, co w ostatnim meczu tu, na własnym stadionie na Bułgarskiej, to na pewno połowę z nich byśmy wykorzystali. I ja chyba tego chcę się trzymać. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że, że, że atmosfera Bułgarskiej i nasi kibice spowodują, że że nasi zawodnicy nie będą czuli jakiejś presji dodatkowej, tylko właśnie taką pomoc trybun. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław trybuny z pewnością będą dwunastym zawodnikiem Lecha, wszak do tej pory sprzedano ponad 27 tysięcy biletów. Wiele wskazuje na to, że dotychczasowy rekord frekwencji tego sezonu zostanie pobity. W Poznaniu wygramy głową. Jeżeli głowa będzie odpowiednio przygotowana, jeżeli sobie poradzimy z bodźcami zewnętrznymi, które są, z kibicami, z atmosferą, która będzie, bo będzie gorąco, Atmosfera i my jako zespół mamy być całkowicie wyłączeni z tego, skoncentrowani i skupieni na swoich zadaniach. Kluczem do wygranej z wiceliderem, czyli z jedyną niepokonaną drużyną w lidze, może okazać się dobra dyspozycja Jao Amarala. Portugalczyk od początku sezonu trzyma formę i wygrywa rywalizację o miejsce w składzie z Danim Ramirezem. Jao Amaral jest w takiej formie, że trudno, trudno posadzić go na ławce rezerwowych w tym momencie. Ale no, powiedziałem Daniemu, że tylko i wyłącznie taka, taka, taka droga, którą przyjął w ostatnim meczu pocharowym to jest właściwa droga do, do, do pierwszej jedenastki, czyli, czyli rzetelna, sumienna praca. W meczu ze Śląskiem trener Skorża będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy oprócz Mikiego Wanderharta, który wciąż leczy kontuzję. W sobotę piłkarze wybiegną na murawę stadionu przy ulicy Bułgarskiej o godzinie 17.30. Jeszcze jedna informacja z obozu Lecha. Znamy przeciwników Kolejorza w jednej finału Pucharu Polski. Pierwszy zespół zmierzy się z Unią Skierniewice, a rezerwy zagrają z Olimpią Grudziądz. Czwarta siła pierwszej ligi wraca do gry. Koszykarki MKS Poznań zakończyły przygotowania do nowego sezonu, który rozpocznie się w najbliższą sobotę. 5 miesięcy i 15 dni. Tyle czasu wyniosła przerwa pomiędzy ostatnim meczem Muksu Poznań, a inauguracją nowych rozgrywek. Jak zapewnia trener Maciej Brodziński, nie był to czas stracony, choć w końcowej fazie przygotowań nie obyło się bez problemów. Jestem zadowolony, natomiast no, w samej końcówce przytrafiły nam się kontuzje, urazy młodych zawodniczek, w tym jedna dosyć poważna, dlatego troszeczkę to zamazuje ten obraz tych przygotowań. Biorąc pod uwagę też te wszystkie sparingi, gry kontrolne, naprawdę fajnie to wyglądało, także jesteśmy Uważam, dobrze przygotowani i też dobrze nastawieni do, do tych pierwszych meczów. W przerwie między sezonami szeregi Muksu opuściły cztery istotne zawodniczki: Magdalena Ratajczak, Alicja Szloser, Weronika Woźniak i Aleksandra Ziemborska. Dwie ostatnie w poprzednich rozgrywkach zostały wybrane do najlepszej piątki grupy B w pierwszej lidze. Wisła Kampak Kraków, która w zeszłym sezonie była najsłabszym zespołem w stawce, również przeszła metamorfozę. Ta drużyna będzie inaczej wyglądać ze względu na to, że doszły doświadczone zawodniczki Stasiu Gwilk. Także na pewno wniosą sporo tutaj umiejętności i ten zespół będzie groźniejszy. My się przygotowujemy tak jak do każdego innego meczu. Oczywiście ta pierwsza kolejka jest jakąś niewiadomą ponieważ no zespoły nie do końca mają dostęp do materiałów, do, do, do wideo, do meczów. Nie pozostaje zatem nic innego jak szlifować własną formę. Główną strzelbą Muksu może okazać się wracająca do zespołu po dwóch sezonach w ekstraklasowej Ślęzie Wrocław Patrycja Klat. Rzucająca zdążyła wyleczyć poważną kontuzję i jest gotowa do gry. Wygląda bardzo dobrze i fizycznie i koszykarsko. Robiliśmy to od, od samego początku, wszystko stopniowo była wprowadzana, tak jak były zalecenia lekarskie i fizjoterapeut. Z, na mniejszą ilość minut w sparingach Z upływem czasu grała coraz więcej i w ostatnim meczu z, sparingowym z Uniwersytetem Gdańskim pokazała, co jest jej najsilniejszą bronią czyli te rzuty za trzy punkty. Pierwszy gwizdek w meczu Muxu z Wisłą Kampak w sobotę o godzinie 15. Spotkanie zostanie rozegrane w haliby posir, czyli popularnej chwiałce. Po raz pierwszy przed własną publicznością zagrają także koszykarze EMEA Basketu. Poznaniacy do meczu drugiej kolejki z rezerwami Trefla Sopot przystąpią w dobrych humorach. Jak zaczynać sezon to tylko w takim stylu. W ubiegłą sobotę koszykarze drugoligowego EMEA Basketu Poznań wygrali w pierwszej kolejce z drugą drużyną Asseco Arki Gdynia 75-73, do 73, co stanowi nie lada wyczyn. Jechaliśmy do wicelidera poprzednich rozgrywek na ich teren, gdzie bodajże przegrali tylko jeden mecz w sezonie. Więc już ten jeden na sezonie przegrali z nami, więc to tylko pokazuje z jakim kalibrem... Mieliśmy do czynienia na poziomie rozgrywek drugoligowych. Tym bardziej duży szacunek dla moich zawodników, którzy musieli o 6.30 już wsiąść w busa, czyli wstawali po piątej, a już o 13.00 grali mecz o punkty. Także ja się bardzo z tego zwycięstwa cieszę. Liderami poznańskiej ekipy byli Dawid Bręk i Jakub Simon, którzy łącznie zdobyli 44 punkty. Zespół Przemysłowa Szurka należy pochwalić za skuteczną grę na tablicach. Poznaniacy zanotowali o 13 zbiórek więcej niż rywale. Zaskoczę Państwa, jak powiem, że to nie były zbiórki tuż pod samym koszem, tylko takie zbiórki wywalczone, podbite kilka razy i zbrawione na piąty przez mecze często też przez zawodników obwodowych to tylko pokazuje jaką mieliśmy determinację. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to był mój pierwszy mecz po powrocie po trzech latach do rozgrywek seniorskich i starałem się zawsze jako trener dawać kibicom to, żeby moja drużyna walczyła i tak samo było tym razem. W najbliższą sobotę kibice basketu będą mieli okazję, by na żywo w Poznaniu obejrzeć zmagania swojej drużyny. Do stolicy Wielkopolski zawitają rezerwy Trefla Sopot, dla których będzie to premierowe starcie w tym sezonie. Dla nas każdy rywal będzie wymagający, bo ta drużyna dopiero się tworzy. Um, przyjedzie młoda drużyna z nas bardzo dobrego ośrodka z zapleczem seniorskim, więc pewnie zobaczymy kilku zawodników, którzy na co dzień ciągną z Ekstraklasą. No tak, ale to, to jest inauguracja, gramy u siebie, więc no ja nie widzę innej możliwości niż to, żebyśmy ten mecz starali się rozegrać na naszych warunkach. Od października EMEA Basket mecze domowy rozgrywać będzie w hali Beposir przy ulicy Spychalskiego. Początek spotkania z treflem o godzinie 18.30. Na koniec serwisu zapowiedź nietypowego wydarzenia. W sobotę o godzinie 20 w poznańskiej restauracji Papierówka będzie miał miejsce event Kapitanowie Zapraszają. Jak sama nazwa wskazuje, na miejscu nie zabraknie byłych kapitanów Lecha Poznań, którzy wraz z drużyną szpiku będą zbierać pieniądze na cel charytatywny. Zaprosiliśmy kapitanów Lecha, dawnych kapitanów Lecha. Będzie Piotr Grejs, będzie Hubert Wołonkiewicz, będzie Baltek Bosacki, a duchem z nami będzie Łukasz Trałka. Spotkaliśmy się oczywiście, żeby pobyć razem, porozmawiać, powspominać, ale przede wszystkim też pomagać. Wspieramy Tymka z Kozie głów, chłopca, który walczy z nowotworem. I ja się bardzo cieszę, bo piłkarze są w drużynie od dawna. Piotr Graj jest kapitanem tej drużyny szpiku. Są z nami i Zbyszek Zakrzewski, i Krzysiu Kotorowski, i Błażej Telichowski, i Marcin Kikut. Takie jest zamierzenie, żeby to było takie fajne spotkanie z kibicami, z poznaniakami, żeby właśnie powspominać, żeby się pośmiać, pobyć, porobić zdjęcia, pogadać i przy okazji pomóc. To wszystko na dziś, Paweł Jork. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.